Pokłonił się ziemi, słońcu i morzu. Rozpoczął kucie posągu. Latami ku znoju. Piękno i bohaterstwo dla bogów. Rzeźby ofiarował morzu, aby płynęły w nieznane, dając ludziom wzruszeń masy. Nagle karzeł zjawił się, szkaradne kopie tworząc jego dzieł. Kim jesteś? Spytał mistrz. On mu na to: robię co ty. Popatrz, to prawda twa, z perspektywy innej ujęta. Mistrz tym nie zrażał się, tworzył dalej rzeźby swe, w które wkładał serce i duszę. Ostatniego dnia swego chciał użyć ich piękno, które powierzał morzu. Wyruszył łodzią w podróż. Płynął wiele dni, aż ujrzał posąg wielki, złożony ze wszystkich dzieł, które kupił przez życie swe. Dumny jak Bóg bliżej podpłynął, a gdy się zbliżył, o czemu nie zginął. Złe morze jego życia dorobek złożyło w potworną formę.